Witam Was bardzo serdecznie i tym razem zobaczymy sobie obiektę 261 w akcji. Mam nadzieję, że pociski załadowałem dobre. Nie załadowałem dobre. Tutaj muszę sobie zmienić leciutko ustawienia. Może tak będzie lepiej. 4 takie, 9, 5 takich. Kurde, dużo tych złotych. Ja będę oszczędzał, bo ja biedny jestem. Jak widzicie, tylko 572 tysiące kredytów mam. Dużo wydałem na nowy sprzęt, więc na razie może. Ten jeszcze jeden pocisk, o taki, okej, teraz jest git chyba, tak powinno to wyglądać mniej więcej. No i co, obiekt 261 już kiedyś chyba się pokazał na moim kanale. Tak się złożyło, że akurat nie pokazuję tej artylerii często, już częściej arterię, którą farmię, bo gram nią bitwę, czasami jak M40, 43, czy też GW Tiger. No i mapa Ruinberg. Wydaje się troszeczkę. Chyba zmienione, chyba troszeczkę gorszy, mi się wydaje. Chyba tam troszeczkę więcej miejsc dostrzegam po tej, na tej drodze tutaj. F3 i to też minimapa troszeczkę wygląda inaczej, mi się wydaje też. No ale jakichś chyba większych zmian tutaj nie ma i nie można odczuć, więc praktycznie standardowo zagram tutaj. Pojadę sobie jakoś bezpiecznie w okolicy miasta, gdzieś K1 wydaje mi się optymalne. Troszeczkę może do przodu tutaj, jak skręcę w lewo, włączę ogranicznik i mogę się przemieścić. Ogólnie mapa nie wylosowała mi takiej, jaki bym chciał dostać, jaką bym chciał dostać. Wylosowała mi Runeberg, która jest mapą miejską, ale może przeciwnicy będą na tyle mądrzy, że wpakują się mi prosto pod lufę, tak? Okej, jest pierwszy cel, T110 E5. Dla niego to mógłbym mieć specjalny pocisk, no ale już too late, skupiam sobie na tym koledze. Tutaj zaraz powinien wjechać gdzieś tędy, okej, leci. Dostał za 906 w boczek, więc pierwszy strzał trafiony. Troszeczkę, okej, ciekawie, dostałem od ISA8, taka informacja dla Was, wjeżdża po mnie Batchot właśnie. Niezłe jaja, Wam powiem, nie spodziewałem się naprawdę takiej sytuacji, że już będę ginął od Batchota w pierwszych minutach walki. No niestety, no tak właśnie wygląda bitwa na randomach artylerii 8 tieru. Batchot tyliony krążą tutaj sobie po moim kapie, a nawet nasi nie zorientowali się, że im przyjechał Batchot i właśnie stracili artylerię, która ni stąd, ni zowąd zrobiła 900 obrażeń na start. Więc może zagramy sobie jeszcze jeden pojedynek, żeby tutaj nie pokazywać nie wiadomo czego. W każdym bądź razie to, co tutaj się stało, to jest jakiś wielki fail. No i naprawdę żal mi tych ludzi, bo stracili artylerię na starcie i już są. No, może stracili Batchota, ale Batchot i tak zrobił swoje, zniszczył artylerię i już nie będzie 900 obrażeń z tyłu, tylko na nasi będą zbierać od artylerii cały czas srogo. No więc może coś innego tym razem. Okej, Leopard tutaj nie, może sobie wybiorę tego TDK francuskiego, o którego prosiliście, więc okej, może być, może mi się uda zagrać im lepszą bitwę niż tym niż tą arterią przed chwilą. No i tak, w wolnej chwili jeszcze może chciałem wspomnieć o tym, że wraz z pełnym użytkownikiem Filipem udało nam się stworzyć, znaczy ja to tam akurat mało to zrobiłem, tyle że piszę po prostu. On natomiast pomógł mi stworzyć stronę, taką bloga, można to nazwać, gdzie po prostu umieszczam wpisy i tam mam więcej możliwości niż na takim YouTubie, ponieważ mogę zrobić większy opis, pokazać na przykład jakieś weakpointy, screen takie wrzucić wam do obejrzenia, jakieś słabsze punkty czołgu, więc tak to będzie mniej więcej na razie wyglądało, że będę tam stawiał takie bardziej obszerniejsze opisy czołgów, którymi grałem w danym odcinku, no i dodatkowo jakieś słabsze punkty tych pojazdów, plus moduły, które warto zainstalować na tym pojeździe, więc takie różne ciekawe informacje będziecie mogli sobie właśnie teraz znaleźć. O, jest T30, okej, to na to, nie wiem, na jakie moduły tutaj założyć, no to wezmę sobie to i to tutaj mam ładnie narysowane, no i wszystko będzie bardziej zrozumiałe chyba, więc to będzie chyba na plus. Więc bardzo was serdecznie zapraszam. Link oczywiście będzie w opisie tego filmiku i także każdego innego. Plus dodatkowo jeszcze link
E-mail, gdzie wysyłacie powtórki, się zmienił, już nie jest ten, co wtedy. Wraz z patchem wszystkie powtórki, te poprzednie, zostaną przeze mnie usunięte. Jeszcze nie usunąłem ich, ale zostaną usunięte i proszę was tylko o powtórki z 8.2, bo innych nie przyjmę. No i oprócz tego jeszcze musicie sobie zobaczyć, tam jest inny e-mail. Jeżeli chcecie wysłać powtórkę jakąś, to zobaczcie sobie także opis. No i także wiadomości, jeżeli macie jakieś pytania, to także możecie to napisać. Też jest taki specjalny e-mail, gdzie możecie mi zadawać pytania. No i tak, pierwszy strzał, tutaj dostałem hita od tego małego, niepozornego przeciwnika T-71, który tak naprawdę opowiadałem o nim już wam chyba na teście, że to jest naprawdę mały gnojek, który jest groźny niezwykle i to działa może 175 penetracji, ale wystarczyło, żeby mnie przebić od przodu, więc no penetracja nie mówi sama za siebie, cały czas jest to zagrożenie i trzeba na takiego kolesia uważać. Tutaj kolejny czołg się wychyla, T-62. Postaram się być jakoś tak dobrze ustawionym, ale tutaj tak dziwnie trochę wygląda. Okej, podpaliło mnie coś. I7 mnie podpalił. Nie wiem, jak to się dzieje, szczególnie, że tak wydaje mi się, że znalazłem sobie dobrą pozycję, a tutaj najwyraźniej nie. No nie jest dobra pozycja, bo raszuje mnie kilka czołgów. Zastanawiam się też to, że wszyscy mnie przebijają od przodu, to jest troszeczkę takie dziwne, bo no to ten czołg raczej jest dobrze opancerzony od przodu, więc nie powinno być to takie łatwe. No ale teraz jeszcze 704 wyjechał tam, więc na razie nie wygląda to dobrze. Jestem bliski nawet spadku do wody, więc to też daje spore efekty. Szczególnie ja się nie czuję komfortowo bardzo, więc powoli może będę próbował się wycofać w dół jakiś, ale okej, jestem od artylerii, jest jeszcze tylko gorzej. Jest 704, spudłował we mnie na szczęście moje, no ale to dalej jest gówno, bo I7 już na mnie wyjeżdża, może strzelę jeszcze przed śmiercią, dostał za 970 i teraz I7 zadaje mi 600 obrażeń prawie, no to jest też chore, że ja dostaję za 600 obrażeń od I7, no kurna, od kiedy to takie rzeczy się dzieją, żeby dostawać za 600? Od przodu w ogóle, nie wiem, kurna. Najpierw baczaty walą do mnie za 488. Teraz zagrałem sobie bitwę TD-kiem i kurna, wszyscy kampią sobie za tym mostkiem. Ja myślałem, że tutaj podjedziemy, mamy duży power, a tutaj tak zagraliśmy. Nawet nie wiem, co nasza artyleria robi, szczególnie, że ten obiekt powinien dostać od razu hita, ale nasi tutaj, jak widzę, artylerzyści są na razie w stanie otrzymywania pocisków od artylerii przeciwnika, więc także zazdroszczę im. Fuchy stoją sobie daleko z tyłu, nikt mi nie wjechał tak jak mi i mimo wszystko i tak nie mogą mi pomóc. No ale cóż, pech. Takie mi się trafiły randomy w tych dwóch bitwach. Ale mimo wszystko widzicie jak to wygląda na wysokich tierach. Dlaczego nie lubię nimi grać? No to otóż macie właśnie przedstawiony krótki filmik, bo nie będzie to raczej długi, krótkie bitwy obie. Pierwsza baczta wjeżdża i dlatego arterią nie lubię grać taką wysoką, bo dużo zapłacę za naprawę. No i tym też gram TD-kiem, zostawili mnie wszyscy i też padliśmy w chwilę. No i wydaje mi się, że to jest właśnie taka krótka informacja na ten temat. Mimo wszystko dziękuję już wam za obejrzenie, do usłyszenia, na razie, cześć.